Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przygód Steve'a. Tak, jest to odcinek już 15, na który zapraszam bardzo serdecznie. No i dobrze, więc przejdźmy już do normalnego widoku, aby nie tracić ani odrobiny czasu, ponieważ dzisiaj dużo roboty przed nami. Między innymi spróbujemy zrobić sobie właśnie jakieś pomieszczenie znaczy pomieszczenie już mam, pomieszczenie z sterowaniem do rur teleportacyjnych. Tutaj sobie rzucę kobla, ponieważ będzie mi potrzebne trochę jak to się nazywa, szkła. Właśnie szkła. Sobie tu jeszcze rzucę drugi cobblestone. Proszę bardzo, niech to się przepala. A my... Albo to się tak zmieniło właśnie. O proszę. Zrobiłem sobie takie chodniczki. Z bazaltu. Nawet fajnie to wygląda. Przepraszam. I właśnie dzisiaj tak. Będziemy robić te rury teleportacyjne. Znaczy rury już mamy. Teraz potrzebujemy, to jest strona 16, z tego co pamiętam. Dokładnie, potrzebujemy takie coś. Czyli potrzebujemy Diamond Gear. Diamond Gear. Okej. Więc diamondy. No 5 diamondów minimalnie potrzeba. To jest takie minimum. Ale my potrzebujemy jeszcze więcej. Tu już nie ma kobla, tu też nie ma kobla, tu też nie ma kobla, tu jest cobblestone. Okej. Okay. A fucking, nie mam tego. Żelaza. Bida. Bida, 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 jak otrzymać żelazo? WTF, żelazo. Obsydian albo klej. Albo jedno złoto. Dobra, na potrzeby dzisiejszej pracy zamienimy sobie jedno złoto na 8 żelaza. Okej. Okay. Ponieważ potrzebujemy to do tego właśnie giru. Teraz złote i diamondowe. I mamy diamondowe. A, tu już mamy to, dobra. Tu to. I co jeszcze, co jeszcze? Cztery sztabki złota i to na dole. To na dole i cztery sztabki pięknego złota. I lecimy to szybko postawić na dół. Za chwilkę wam zademonstruję, jak to wszystko działa. Tu mam takie pomieszczenie właśnie na ten cały system. Czekajcie, niech to sobie pomyślę, jak to będzie zasilane wszystko. Ok, to postawimy tutaj. Widzicie, pojawiła nam się już informacja, że ten chunk jest załadowany i tak już zostanie. I tutaj możemy sobie nadawać naszym rurom, jak widzicie, specjalne ID. Bo każdy item musi mieć swoją rurę. Jak chcemy na przykład transportować lawę, to musimy ją tam oznaczyć, nie? Jak to będzie nam działać. No i teraz będziemy potrzebowali takie coś jak to. A do tego... Wow. Oh my god. To przecież nie mam tyle napisu. Dobra, a mam. To dobrze. To dobrze. No to dobrze, że mam. Czyli tak, potrzebujemy napis. No nie mam tyle żelaza znowu. Ale mamy za to obsydian. Obsydian też mogę zamienić chyba na żelazo. A 3 nie da rady.
Muszę mieć 4 obsydianu chyba. No w sumie 2 żelaza to jest całe... całe gówno. A spróbujmy jeszcze, czym można by było to uzyskać. Aha, Valley Furnace. A w sumie takich rzeczy tutaj nie mam. 8 na 3, fuck. Całkiem słabo. I to nawet bardzo słabo. No, nic więc. Zróbmy tyle, ile nam potrzeba. Tak to... No sobie, kurde. Nie ma szans, żeby to wystarczyło. Potrzebujemy 5 żelaza. Okej. Cztery osiemnastki tylko. Okej. Wiecie co? Pójdziemy sobie do... A, tylko to sobie przeniosę. Full wypas. Okej. To sobie tutaj jeszcze pozostawiam, bo jest mi to w zupełności niepotrzebne. A pójdziemy przejść się do Twilight Forest Camp. Ja to sobie przeniosę tutaj na dół do beczek. Cobblestone. 2 razy i mamy ładne 10 staków kobla. Okej. Jeszcze się prześpimy. No i szybko pójdziemy do Twilight Forest, aby może znaleźć jakiś... jak się to nazywa? Kopiec. Dokładnie. Jakiś mały kopczyk. Jej. No i teraz... Teraz pytanie. Gdzie znajdę tutaj kopczyk? Tam jest ten zamek. Chyba, że tu gdzieś byłoby takie miejsce, w którym byłoby żelazo. Ale takiego miejsca tu nie widzę. Ale tam będzie chyba kopiec z tego, co widzę. Bo jest jakiś taki... A nie, to będzie niestety ten labirynt. Spadaj liściu. O, myślałem, że nie mam jedzenia, wiecie? Już się wystraszyłem, że będę głodny. A może gdzieś tutaj znajdę żelazo, żebym nie musiał iść gdzieś strasznie daleko. Na przykład węgiel to jest. Magnes sobie włączymy, żeby nam to sprawniej działało. Tin. No tego nie będziemy na razie zbierać, bo szkoda na to czasu. Tutaj. Czekajcie. No tu jest to drzewo, a pod tym drzewem chyba... Nie, nie ma chyba nic. Słyszałem, że na to... Nie, nie działa. No coś słyszałem, że na to drzewo działa nam... Takie coś jak właśnie trikapilator, ale widzę, że nie. Okej, tu coś mamy. Sobie wejdźmy. Tu jest koper. Czyli nam to na razie nie jest potrzebne.
oświetliło. No i w imię Boga. Jakie gówno. Ja pierdzielę. Ale tam słyszę jakieś potwory, czyli tam musi być jakaś jaskinka. Dokładnie. Dobra, wbijamy. Wow, no hitka. Żelazo. Tylko żelazo. Nie chcę nic więcej. No, ewentualnie jakiś diamond. A to już jest wyższa zachcianka. Chciałem powiedzieć chcica. Ładnie bym pojechał. Boję się, że te wszystkie surowce, które są w tym odpadku, sprawiają, że właśnie tego żelaza jest mniej niż powinno być normalnie na świecie. I właśnie myślę, że tak jest. No spójrzcie, tego żelaza jest mało. No, dosłownie. Gdzie nie gdzie tylko występuje i to tylko 4 na przykład. Co to jest? Co to jest w dzisiejszych czasach? 4 żelaza. Przecież za to nie da się wyżyć. W ogóle. Okej. Okay. Trzeba tu po... O, jest tutaj jeszcze jedno. I tu 4, i tam 4. Takie gdzieś wszystko to pomieszane. Up, up, up. I tu jest trochę. Tu niestety tylko 3 sztuki. I to już cała jaskinia obłożona. Tu jest jakieś lewe. Lewe, lewe, lewe. I tu mamy trochę. No jak tak pójdziemy szukać tylko i wyłącznie żelaza, to tam coś znajdziemy, prawda? Bo tak omijamy wszystkie surowce. O, całkiem spora to jest skinia tutaj. Jest i złoto. A złotem oczywiście dobry minecraftowiec nie pogardzi. No i przepraszam, że cenię się tak wysoko, ale myślę, że inaczej nie jest. O, creep, 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 creep. Wow, na hita? Co się dzieje? Miecz mi się polepszył? Czy jakie coś? Dobra, nie będziemy się zagłębiać aż tak daleko. Ja tutaj nie przyszedłem na penetrację. Tylko po żelazo. No i głowa wypadła. No tam gdzieś chodzi zombie. Ewidentne zombie. A nie, to jest jednak szkieletor. No tego trzeba było więcej razy pobić. Jak sami zauważyliście. No ale nic, kurczę. Nie mogę znaleźć tego żelaza. Gdzie ono jeszcze jest? To jest całkiem fajny sprzęt do oświetlania. Naprawdę polecam. Może nie wygląda to tak fajnie jak pochodnie, ale na takiej wyprawy jest zajebisto. Tyk. Strzelamy sobie tym. Dobra, ile mamy tego żelaza? 17. W sumie zbyt dużo to nie jest. Z
Spróbujmy tutaj jeszcze. Zaraz tutaj zamurujemy. Wy ty fryk się lecisz. Chyba z wyskoku tak na hita go bierze. Chociaż nie jestem pewien. 100%. Ups. Czekajcie, bo muszę pierwsze podpłynąć, dopiero później się najem. Jestem ciągle pod tym drzewem, czyli jednak pod tym drzewem są jakieś jaskinki, coś takiego. Czyli dobrze słyszałem. No właśnie. Jak teraz stąd wyjść? Aby do góry, czyli może tędy. Ups. Ups, ups, ups. Nie, nie tędy. No dobra, nie będziemy się bawić. Tylko pójdziemy sobie najprostszą drogą wyjścia, jaka istnieje na tym świecie. Czyli wykopki. Co byście choć trochę widzieli. Proszę, jeszcze surowce, jakie eleganckie się nam trafiają. Coś tutaj słychać, jakieś takie znajome głosy potworów. No dobrze. A teraz gdzie jest portal? Portal 240 metrów, więc szybko sprintem i na gazie. Szybko, szybko, szybko. Jajecko, jajecko, jajecko. Czy jajecka? W sumie muszę zrobić sobie jakiś kurnik. Ojej, przerywa mi coś, coś mi tak laguje czasami. Pyk, pyk, pyk. Jump, jump, jump. Okej. No i teraz sprintem, moim własnoręcznie wykąpanym tunelem. Właśnie do... Jeszcze tu sobie muszę zrobić jakiś mostek. Coś mi tutaj się kręci przy portalu. Jakieś dziadostwo. Ale nie będziemy na to zwracać uwagi i szybko biegniemy przerabiać żelazo na żelazo. Dlaczego to mi się nie przerobiło? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, nie ma czasu. Nie ma czasu na cobblestone. Strasznie tutaj głośno w tym pomieszczeniu. To wszystko przez ten generator i resztę maszyn. Szybko, top się, top się, top się. Trochę trzeba mi tego żelaza niestety. Ale jeszcze... Jeszcze jest go trochę. No, już ostatnie. Chyba już wszystko tak. W sumie nie zwróciłem uwagi, ile tego żelaza mamy teraz. Coś mi ta muzyka chyba za głośna jest. Dokładnie. Dobrze mi się wydawało. Czekajcie. A, gierę mam tutaj. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow. Okej. Żelazne. Potrzebujemy jedno złote.
Jeden złoty gir. Dobra. Później ten system sobie rozbudujemy oczywiście w miarę przypływu z innych surowców. To było tak, to było chyba o tak. I czekajcie, jeszcze sobie luknę, co by nam nie narobić jakichkolwiek problemów. I mamy cztery te chipsety takie, no nie wiem co to jest. Upgrade, control station, dobra. Czyli teraz możemy sobie zrobić takie coś. Na pierwsze potrzebujemy kable. Kable. Jeden tutaj tak. Tak, żelazny, fuck. Spore ilości tego wszystkiego. Więc na razie tamto będziemy musieli sobie przenieść do jakichś w miarę, żeby to wszystko było w kupie, wiecie. Nie zrobimy tego tak jak chcemy, gdzie bądź, tylko niestety trzeba będzie to dookoła jakoś w miarę, aby tych kabli poszło jak najmniej. Bo to się robi chyba tylko jeden. 8, dobra. Czyli nie jest tak źle, w sumie nie zauważyłem tego. Dobra. Potrzebujemy jeden ten. Dwa te. Stonowe giry, z tego co pamiętam. Czyli jak widzicie, trochę tego wszystkiego tutaj jest. Tej roboty. No, ale myślę, że opłaca się to. I szkło. Szkło tutaj mało jest. Tam było chyba tylko 2, z tego co pamiętam. A tutaj mamy 36. Proszę. Sobie umieścimy tutaj. Ok. Tin. Wywalimy sobie kwiatek, bo nam jest niepotrzebny. I chodźmy tutaj. Wow, nie tutaj. Dokładnie. Możemy postawić to sobie od razu tu. Kabel. Shiftem i aha, czekajcie. Czyli nie jest jeszcze tak tragicznie, ponieważ zarazem to zademonstruję. Inaczej to umieścimy wszystko. Ok. To sobie damy tutaj gdzieś przy końcu. To damy sobie tutaj na początku, ponieważ po środku będziemy musieli zrobić sobie serwer. Raz, dwa. Powiedzmy, że ten serwer będzie stał tutaj, więc to możemy jeszcze jeden klocek przysunąć. Okej, na razie zrobimy tylko jeden. Tak, więc. Kabli tutaj nie mamy. Ale zaraz zrobimy ten serwer i będziemy mogli w pełni użyć już tego modu. Ale chwilę, bo to jeszcze trochę nam zajmie, chociaż już nie tak dużo. Okej, mam nadzieję, że wystarczy mi tego żelaza, żebyśmy mogli to uruchomić. Tak. Żelaza nam... Oj, przepraszam. Muszę niestety sobie wykaszlać się, więc chyba się odłączę. Okej, już jestem z powrotem. Przepraszam za takie zakłócenia, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. I 4 złota. Strasznie jest to chłonne, że tak się wyrażę. Te głowy, kurczę, niepotrzebne mi są. Tych też już mam sporo. Ok, weźmiemy sobie to. A, i kable właśnie, kable.
I to też sobie wyrzucimy. Lubimy mieć włączony tak, żebym sobie na przykład mógł ten item od razu kasować, prawda? Nie wyrzucać gdzieś do lawy, czy jakieś tam szmery i inne bajery. Aha, tak, nie ładuje się, bo nie ma skąd. I ładuje nam się zasilanie tego całego systemu. Jak widzicie, tak to może być mniej więcej podłączone. Oczywiście to nie musi być na końcu, to może być podpięte na przykład w tym miejscu, prawda? A ja tak sobie to rozmieszczę i będę ten serwer automatycznie rozbudowywał. Jak widzicie, tutaj mam miejsce na jedną rurę Liquid. I tutaj się będziemy zmieniać. Zaraz wam to wszystko zademonstruję. Lecz pierwsze jeszcze musimy coś zmienić i dorobić. Tylko tak, czekajcie. Bo też szkło się mi przydało. Tutaj. Za chwilę wam zademonstruję dlaczego. Już pewnie się domyślacie. Powoli. Co to z tego się będzie działo? Ok, mamy 20 tanków. I co? Nie mam pomieszczenia na razie na to. Więc może ja na chwilkę zatrzymam nagranie, sobie zrobię pomieszczenie i widzimy się za jakieś kilka sekundek. Dla was te sekundy, dla mnie to może nawet i godzinę. Tak, tak więc do zobaczenia za chwileczkę. Ok, jestem z powrotem z wami. Na dzień dobry. Zjemy sobie jeszcze jabłko. Bierzemy się za robotę. Oczywiście potrzebujemy z tych rur zrobić rury. Nie stakują się niestety. Wow, liquid, jak to się robi? Liquid? No way, to się inaczej robi. Czyli całkiem nieźle, bo ja byłem pewny, że te rury sobie zrobimy w taki sposób, jaki sobie obmyśliłem. No ale niestety, więc trzeba nam zrobić je inaczej. O, na szczęście wystarczyło. I to tak wszystkiego na styk, masakra. Masakra jakaś zupełna. Więc pójdźmy sobie jeszcze na dół. Ja pokażę wam to moje prowizoryczne, jak na razie, pomieszczenie i to bardzo prowizoryczne. Okej. Tutaj będą musiały być drewniane. Dobra, ale tak. Zajmijmy się robotą, bo w tej kwestii znamy się najlepiej. Hello, nie tnij się, proszę. I tak, tutaj umieszczamy sobie, proszę, tą rurkę. Zapisujemy, damy sobie ją na jedynkę, prawda? Po kolei będziemy to robić. Liquid One. Tutaj jest Liquid One, a to jest Not Liquid. Czyli to nam potrzeba. Czyli jest w ogóle, tamta jest w ogóle niepodpięta. I jak widzicie, ten chunk nam się załadował i on będzie ciągle załadowany. Tu możemy sobie zobaczyć ID 1. I z tego co wiem, tu potrzebujemy drugą rurę, którą damy sobie Liquid 2. I teraz tak. Teraz potrzeba nam pewnej rzeczy, a mianowicie engine. I potrzebujemy engine'ów, a nie mamy na to drewna. I co? Musimy skądś wziąć drewno. Przepraszam was, że nie jestem w zupełności przygotowany do tej produkcji wszystkiego, ale to właśnie chcę trochę robić to z wami. I jakoś tak wychodzi zawsze. No, to sobie drzewo przerobimy. Nie będę go przecież nigdzie praktycznie używał. Więc zróbmy sobie dwa pistony. Nie mam kobla.
Tu też już nigdzie nie ma kobla. Muszę iść tam na dół. Fuck. Wow, ja mi się to nieco. Dobra. Ale że nie mam kobla. Aż dziwne. No nie dziwne w sumie, bo przed chwilą go tam rzuciłem. Jeden stack i idziemy szybko na górę. Okej. Wszyscy przypominają sobie, jak robi się piston. I dwa. I mamy piston, a szkło. Fuck, tu jest chyba dwa. Dokładnie i akurat tyle nam potrzeba. czekajcie. Tak, tak. Dwa szkła, dwa pistony. I to. Nie tak? Coś źle zrobiłem? Przecież dałem wszystko tak, jak trzeba. Nie wiem. Może nie może być to drewno? Choć to jakieś drewno, zwykłe, zwykłe, najprostsze. Okej. Hopsa, pyk. Jep, jep. Jep, 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 jep. A w sumie z tego jeszcze zrobię sobie. Dwa, 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 dwa. No właśnie, tamto drewno jednak nie mogło być. A jakieś dźwigienki będę mógł zrobić? Za chwilkę się okaże. Dobra. I teraz zobaczycie ten bóg, który właśnie mi występuje na świecie, ale nie wiem, czy to jest przez co się to dzieje. Dobrze. Idźmy, idźmy, idźmy. Już trochę się ukurde. Widzicie, tak to wszystko tutaj wygląda. I te perki muszą otosować. Ginie, ginie, ginie. Hojo! Dobra. Jeszcze jedna sobie. Fuck. Ginie, no gin, 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 ginie. Jeszcze jeden nietoperek. Dobra, już chyba wszystkie. Tak to tutaj wszystko wygląda. Jak widzicie, tu mamy strasznie porządne złoże lawy. Zapamiętajcie sobie jego poziom, gdy zacznę pompować. Dobra. Weźmy sobie zwykłą rurę na razie. W sumie czekajcie, tam sobie jeszcze podkopię, a to trzeba będzie zamurować kobelkiem, elegancko koblem. Okej. I tak to będzie. Nie, no tak zróbmy. Tak. Oh no way, fucking shit, zapomniałem, ja pierdzielę. No kurde. Nie. No, jeszcze teraz inaczej, trochę niżej. Mada. Mada, mada, mada. Jak widzicie? Straszne to jest. I niszczyłem oba... jak się nazywa? Oba portale. No i nic to nam nie daje. Zupełnie wszystko jest ciągle tak samo. Ciągle wracam
do tamtego miejsca na mapie. Niestety. Nie doskoczyłem. Oczywiście nie podłączyłem tej rury, bo zapomniałem. No jasne. Nie mogę jej postawić, tak więc pamiętajcie, że tutaj trzeba ustawić na 2. Okej, i biegniemy jeszcze raz. Szybko, 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 jep. I przemieszczamy się. A, Minecraft przewidział to, że można zjeść w czasie podróży. Okej, 2 silniki. W sumie jedna dźwignia by nie wystarczyła. Okej. To już powinno powoli pompować. Ale zaczekajmy. Chwilę. Powinno to pójść w rurę. Może to z samego dołu jednak musi trochę zaciągnąć tej lawy. Nie znam się w sumie na tym. Na razie nie widać żadnych zmian, bo to ciągnie od końca ta pompa. Jest, pojawia się ta lawa nam tutaj. Ale ona nie będzie się na razie teleportować niestety. Jak widzicie, ta rura się już zapełnia. A te silniki będą sobie działać tu cały czas. 24/7, 8 dni w tygodniu. Właśnie tak. I teraz znowu musimy biec do chaty. Sobie muszę zrobić tutaj kolejkę niestety jakoś, albo coś takiego. No, nie zmienia tego. To już tak musi zostać. Okej. Fuck. Chodź tędy, tyk, tyk. Teraz trochę inaczej poszliśmy. Gaz. Pum, pum. Siadala. Dobra. A teraz jedna rzecz, którą musimy tylko zrobić, jest wejść do serwera. Pokażę wam, że tutaj się nic nie teleportuje. Widzicie, nic na to nie wskazuje, żeby tu miało coś popłynąć. Dlatego potrzebne jest nam to urządzenie. Proszę. I tutaj musimy zmienić sobie na liquid. Widzicie? Tutaj zwiększa nam się power do końca. Więc tutaj pojawiło się więcej. Tak więc tu sobie zmieniamy strzałkę. Tak. Aha. Okej. I rura numer 2 musi być włączona z rurą numer 1. I tak oto ma to działać. Spróbujmy. Tada! Co robi? Co robi? Działa! Dokładnie. Nie ma innego wyboru. Musi zadziałać. I właśnie tak to będzie wyglądać. Ta lawa nam tutaj będzie przypływać z netheru. I później będziemy ją pompować do geotermalnych generatorów, którymi będziemy zasilać całą naszą planetę. Tak. No i coś tutaj nam się nie idzie. No ale to przez te powolne silniki w pompie, która właśnie tam się znajduje. Niestety. Później będziemy mogli jeszcze zrobić oczywiście sobie teleportacyjne rury konduktorowe. Takie na energię i będziemy mogli tam zasilać tą pompę bez żadnychkolwiek silników, jakichkolwiek silników właśnie. Obawiam się, że wiem, co się dzieje. Wiecie co? Chyba tak.
Dobra. Wiem, wiem, wiem. Nie, nie. Tak musi być, no przecież. Aha, bo to było niepodłączone, fuck. Dobra. Czekajcie, zobaczę tutaj. Ups, coś mi przycięło. Nie wiem, czy teraz coś nie narobiłem jakiegoś błędów. Właśnie tak. Niestety skraszowało.